Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Korzystając z tego, że jestem w Elblągu, mam dla Was jeszcze jedno nagranie, a tym nagranie będzie albo buktak, czyli taki tak w książkowy, w którym będę odpowiadać na pytania dotyczące wyboru, czy podoba mi się bardziej to, czy podoba mi się coś innego, a zależy mi na tym, żeby nagrać ten tak właśnie tu w Elblągu, gdyż właśnie tutaj mam swobodny dostęp do wszystkich swoich książek, a część z nich chciałbym Wam pokazać. Jednakże zanim przejdziemy do odpowiadania na pytania, chciałbym dokończyć niedawny unboxing, a raczej book haul, ponieważ po tym jak już zakończyłem nagrywać tamten materiał, dotarło do mnie jeszcze parę książek, które chciałbym Wam pokazać. Pierwszą z nich jest ta tutaj oto pozycja, Camp Pozzi, autorstwa Nawala, czyli byłego żołnierza Gromu. Z tego co widzę tutaj po tytule, to powinno być o jego doświadczeniach z misji w Iraku, także to powinno być bardzo ciekawe, żeby to przeczytać. Kolejną lekturą jest ta oto pozycja, Wicher wojny, autorstwa Andrew Robertsa. Omawiałem już na kanale jedną książkę Andrew Robertsa, chodzi o książkę pod tytułem Napoleon Wielki, w ogóle też z wielką przyjemnością odsyłam Wam do bardzo ciekawego wywiadu, jakiego udzielił mi właśnie Andrew Roberts na temat Napoleona. To jest niecałe 17 minut, aczkolwiek czuję się wyróżniony tym, że człowiek, który ma taki dorobek naukowy i napisał takie ciekawe książki, w ogóle zgodził się ze mną porozmawiać. Także to jest pozycja Wicher wojny na temat II wojny światowej. Bardzo podoba mi się ta dedykacja tutaj, adnotacja, że według tygodnika The Economist Andrew Roberts jest najlepszym brytyjskim historykiem wojskowości. To, że jest dobrym historykiem, już widziałem po książce na temat Napoleona, także z tym większą przyjemnością przeczytam Wicher wojny. Oraz mam tutaj coś jeszcze, co odebrałem właśnie dzisiaj. Jest to paczka, którą dostałem z Krakowa od Kacpra Śledzińskiego, czyli od jednego z moich ulubionych autorów książek historycznych, a przy okazji bardzo skromnego i bardzo fantastycznego człowieka. Po prostu ciężko jest mi znaleźć słowa poza takimi typowymi, może trochę takimi bardziej kolokwialnymi, żeby określić pana Kacpra, ale uważam, że jest naprawdę bardzo ciekawym, bardzo miłym, bardzo serdecznym człowiekiem. I bardzo się cieszę z tego powodu, że udało mi się z nim porozmawiać, że udało mi się przeprowadzić z nim wywiad, bo także potem wspólne nagranie z panem Pawłem Staszczakiem. Ciekawe co tu jest, znaczy ja domyślam się co tu jest, ale i tak chciałbym to otworzyć przy Was. Także jedziemy, żeby nie zniszczyć zawartości. Co my tutaj mamy? Odwaga straceńców. To jest pierwsza książka Kacpra Śledzińskiego, którą omawiałem tu na tym kanale. To jest książka dotycząca bitwy wojny morskiej, polskich podwodników. Próbowałem któregoś razu zapytać pana Kacpra, kto jest na okładce tej książki. Niestety nie zapamiętałem, kim jest ten pan z fajką. A ten pan tutaj to jest Borys Karnicki, późniejszy kapitan ORP Sokół. Wow, jest dedykacja. Panu Łukaszowi serdecznym podziękowaniem za słowa na forach internetowych Kacper Śledziński. Nawet Wam pokażę. Do czegoś Wam się przyznam. Kiedy miałem już na koncie trzy przeczytane książki, trzy przeczytane i trzy omówione książki pana Kacpra, którymi były właśnie Odwaga Straceńców, Tankiści oraz Potop 39, zwróciłem się do pana Kacpra z prośbą o udzielenie wywiadu. Dogadywaliśmy to przez Messengera, aczkolwiek potem pan Kacpr podzielił się ze mną numerem telefonu. Kiedy już dzwoniłem ustalać pewne szczegóły, to oczywiście przedstawiam się, mówię w jakiej sprawie dzwonię, a wtedy pan Kacpr odpowiedział: a ja pana po głosie poznaję. Kurczę, zrobiło mi się wtedy tak miło. Niesamowite doświadczenie w ogóle. To, że udało mi się poznać pana Kacpra, że już udało mi się przeprowadzić z nim dwa nagrania, a być może jeszcze będą kolejne,
To jest jeden z moich największych zysków, od kiedy prowadzę kanał na YouTube i dlatego jeszcze tu jestem. Jestem tutaj dla Was, żeby opowiadać Wam o książkach, jak również cieszę się, że dzięki temu mam możliwość poznawania ludzi, których podziwiam, takich jak poznałem Kacpra Śledzińskiego, jak poznałem Jochena Oehlera, jak to, że miałem kontakt z czy to Mariuszem Świdrem, czy Andrew Robertsem, czy Piotrem Zychowiczem, tak jak niedługo poznam profesora Piotra Macieja Majewskiego. To bardzo motywuje do pracy. Bardzo miła dedykacja. Ok, a teraz przechodzimy do najważniejszego punktu dzisiejszego nagrania, czyli do pytań w albo-albo Buktagu. Pytanie pierwsze. Wolisz czytać tylko trylogie, czy powieści jednotomowe? W ogóle zacznijmy od tego. Dlaczego będziemy ograniczać się tylko do trylogii? To, że Igrzyska Śmierci mają trzy części, to, że nie wiem, Niezgodne ma trzy części, to, że 50 twarzy Greya ma trzy części, to, że 365 dni też mają trzy części, wcale nie oznacza, że mamy ograniczać je do trylogii. Na przykład Harry Potter tych części ma 7, Gra o Tron w Polsce ma już chyba 8, Cykl Przygód Kormorana Strike'a ma już 5. O co jeszcze warto zauważyć? Millennium ma te już co najmniej 6, bo to są już teraz dwie trylogie. Jedna spisana przez Stiga Larssona, druga przez Davida Lagercranza. Także nie będziemy się tutaj ograniczać do trylogii. Aczkolwiek jeżeli spojrzymy na działkę, którą ja się zajmuję, czyli książki historyczne, to tutaj akurat trudno jest wskazać jakąś taką typową trylogię, bo na przykład jeżeli stworzylibyśmy książkę dotyczącą II wojny światowej, to moglibyśmy spróbować opisywać oddzielnie kolejne fronty, czy to mógłby być na przykład kampania polska, czy zachodnia, czy wojna z Anglią, czy front afrykański, czy front wschodni, czy wojna amerykańsko-japońską, to wtedy nie byłaby to saga, gdyż to byłby raczej ciąg spin-offów, ponieważ każda z tych części miałaby innych bohaterów. Także jeżeli chodzi o książki historyczne, to tutaj trudno jest o jakieś sagi. Jeżeli chodzi o zwykłe powieści, to odwołując się do tego, co czytałem ostatnio, do ostatniego powieściopisarza, czyli do Denisa Lehane'a, to zarówno z wielką przyjemnością przeczytałem cały cykl książkowy przygód Patryka Kensi i Angeli Gennaro, który liczy 6 części. To są Wypijmy, nim zacznie się wojna, Ciemności weź mnie za rękę, Pułapka z zagrobu, Gdzie jesteś, Amando, Modlitwy o deszcz, szósta część. Kurczę, sprawdzałem ten tytuł dzisiaj, ale kurczę, zapomniałem. Także w przypadku Denisa Lehane'a z ogromną przyjemnością zarówno czytałem ten cykl przygód Patryka Kensi i Angeli Gennaro, jak i jego pojedyncze powieści, tak jak na przykład Wyspa Tajemnic i, przepraszam, Rzeka Tajemnic i Wyspa Skazańców. Aczkolwiek czy trylogia, czy pojedyncza powieść, to ujmę to w ten sposób. Nieważne, czy przygody jakiegoś bohatera opisane są w jednej książce, czy na przykład opisane są w dwóch. Czy na przykład opisane są w trzech. Ała. To wydaje mi się, że jak długo autor ma coś do powiedzenia, jak długo chce nam opowiedzieć jakąś ciekawą historię i tak długo, jak długo my chcemy to czytać, to myślę, że nie ma sensu tego przerywać. Tutaj jeszcze raz odwołam się do cyklu Denisa Lehane'a o przygodach Patryka Kensi i Angeli Gennaro. Wydaje mi się, że Denis Lehane zakończył tamten cykl we właściwym momencie, ponieważ ta ostatnia część już była trochę słabsza i akurat zakończenie jest takie, że perfekcyjnie podsumowuje tamten cykl. Okej, po doprowadzeniu w pewien magiczny sposób w trakcie cięcia mojej biblioteczki do porządku, myślę, że możemy jechać dalej. Pytanie drugie. Wolisz czytać autorki, czy tylko autorów? Szczerze, jeżeli ogólnie nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, aczkolwiek jeżeli spojrzeć na działkę, którą ja się zajmuję, czyli książki historyczne, to tutaj akurat bardzo trudno znaleźć jest autorów kobiety, jednak zainteresowanie historią to jest domena raczej męska.
Jeżeli chodzi o panie, których książkę omawiałem, no to przede wszystkim Karolina Landskorońska i jej wspomnienia wojenne, to Beata Możejko oraz jej Burzliwe dzieje wielkiej karaweli Peter von Danzig oraz Monika Milewska i jej Ocet i łzy, plus oczywiście Joanna Wieliczka-Szarkowa i jej dwie bardzo ciekawe książki o żołnierzach wyklętych, które też wam pokażę. To są. Te oto pozycje. Żołnierze wyklęci, niezłomni bohaterowie oraz bohaterskie akcje żołnierzy wyklętych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę autorki, których książki całkiem niedawno znalazły się w mojej bibliotece, to też możemy pod to podciągnąć Katarzynę Bondę i jej polskie morderczynie, możemy pod to podciągnąć Ewę Winnicką, twórczynię książki Był sobie chłopczyk, oraz panią doktor Soraya Kuklińską, która jest autorką biografii Oskara Dirlewangera. Aczkolwiek szczerze, to czy dana książka jest napisana przez autora czy przez autorkę, to kompletnie nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby książka po prostu była napisana dobrze i żeby ją dobrze się czytało. Dalej. Wolisz kupować z Empiku czy na stronach internetowych? Zdecydowanie preferuję strony internetowe. Po prostu, jak ja kupuję książkę, to po prostu wiem, czego chcę. I jak zamówię to sobie przez stronę internetową, to zamawiam sobie to do konkretnego paczkomatu, w którym odbieram to sobie wtedy, kiedy chcę, czy na przykład kiedy wracam z pracy, albo na przykład kiedy wychodziłem sobie na spacer z psem. Wychodziłem już, wiecie, Sepko odszedł już ponad pół roku temu, ale mam nadzieję, że jak wrócę do Polski, adoptuję sobie następnego psa. Także zdecydowanie wolę kupować na stronach internetowych. No też nie czarujmy się, księgarnie internetowe, niezależnie czy to jest Matras, czy Świat Książki, czy Tania Książka, czy inne tego typu sprzedaże internetowe, zawsze cena jest niższa niż w punkcie sprzedaży, bo też pewnie omija się jakoś tam marżę pośrednika. Dalej, woli, żeby wszystkie książki zostały zekranizowane i przekształcone czy przekształcone w serial? Myślę, że nie. Wolałbym, żeby nie wszystkie książki były przekształcone w filmy czy seriale, ale przede wszystkim, że nie wszystkie nadają się do zekranizowania, a potem ewentualnie można mieć pretensje do tego, w jaki sposób to zostało zekranizowane. Ja osobiście tego nie oglądałem, ale słyszałem, że jest wiele pretensji co do jakoś tego, jak został przez Netflixa zekranizowany Wiedźmin. Na studiach uczyłem się z jedną koleżanką, która na przykład miała ogromne pretensje do tego, w jaki sposób został zekranizowany Ojciec Chrzestny. Nie czytałem jeszcze Ojca Chrzestnego, aczkolwiek w opinii tamtej mojej koleżanki, która porównała to do książki, to film jest kiepski. Ale także, czy wszystkie powinny zostać zekranizowane? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że dobrze jest w niektórych przypadkach, jeżeli mimo wszystko pozostawiamy książki w obrębie naszej wyobraźni, niż żebyśmy obserwowali czyjąś wizję, która niekoniecznie musi się zgadzać z naszą. Dalej. Wolisz czytać 5 stron dziennie, czy 5 książek tygodniowo? Zdecydowanie 5 książek tygodniowo. 5 stron dziennie to jest po prostu dla mnie zbyt mała ilość. Nawet człowiek nie zdąży się zaangażować w czytania, już by kończył. A z chęcią miałbym czas, z chęcią chciałbym móc czytać, tu wyszło mi takie masło myślane, ale bardzo chciałbym móc czytać 5 książek tygodniowo, bo po prostu jest tyle książek, które chciałbym przeczytać. Zresztą nie tylko książek historycznych. Zresztą jakbyście zobaczyli na granic mojej biblioteczki, to wiecie, że mam u siebie w biblioteczce książki z różnych gatunków literatury, także powieści, czy reportaże, czy książki przyrodnicze. Są też książki, których nie chciałbym mieć na własność, a chciałbym przeczytać. Jest wielu autorów, których chciałbym przeczytać. Na przykład teraz powoli zbieram się do czytania książek Swietłany Aleksijewicz, czyli Światowej Królowej Reportażu, w ogóle jedynej reportażystki, która dotychczas została nagrodzona Literacką Nagrodą Nobla. Także jeżeli chodzi o to pytanie, to zdecydowanie 5 książek tygodniowo. Kurczę, jak ja bym się świetnie czuł, gdybym miał tyle czasu, żeby czytać 5 książek tygodniowo. Plus fajnie byłoby, gdyby jeszcze podczas tego czytania nie chciało się jeść, bo to strasznie denerwuje, jak człowiek czyta książkę, wciąga się, ale jednak czuje takie stanie w żołądku, nakarm mnie i potem takie czytanie nie sprawia przyjemności.
Wolisz być profesjonalnym recenzentem czy autorem? Autorem kiedyś próbowałem być i średnio mi wyszło. Także w sumie wolałbym być recenzentem, ale też nie takim recenzentem, który próbuje na siłę coś zjechać, ale bardziej takim, który wyraża swoją opinię w taki sposób, że zachęca do dyskusji z innymi recenzentami, że co jest tam w danej książce dobrze, co jest w danej książce złe, jak można byłoby poprawić pewne rzeczy. Także chciałbym być bardziej recenzentem, ale takim otwartym na opinie innych, bo jednak konstruktywna krytyka zawsze bardzo buduje, a jest też podstawą do bardzo ciekawych dyskusji. Zresztą taką dyskusję właśnie prowadziliśmy z Moniką z kanału Monia to czyta na temat książki 1793 i taką mam nadzieję będziemy prowadzić, bo jeszcze to nagranie nie zostało zrealizowane, ale że taką rozmowę będziemy prowadzić na temat książki Sławomira Kopra pod tytułem Klątwy, sekrety i skandale. Także idziemy dalej. Wolisz czytać 20 swoich ulubionych książek w kółko czy sięgać po nowe pozycje? Gdybym miał sięgać ciągle po te same pozycje, to pewnie by kiedyś mi się w pewnym momencie pewnie by mi się znudziły. Aczkolwiek mam tyle książek do przeczytania, że chciałbym znaleźć czas na to, żeby którąś przeczytać sobie jeszcze raz. Bo są książki, które czytam po kilka razy. Niektóre dlatego, że na przykład potrzebowałem się przygotować do nagrania, niektóre po prostu sprawiały mi to radość. 3 razy na przykład przeczytałem w Tajnej Służbie Kacpra Śledzińskiego. 3 razy przeczytałem Władcę Pierścieni, a że jakiś czas temu kupiłem sobie taki duży egzemplarz, w którym zawarte są wszystkie. Proszę, to są wszystkie w jednym. Więc myślę, że żeby po prostu zapoznać się z tym egzemplarzem, myślę, że przeczytam Władcę Pierścieni 4 raz. Jak to kiedyś powiedziała Anita z kanału Book Reviews by Anita, żeby książki żyły, muszą być czytane. Pytanie 8. Wolisz być bibliotekarzem czy sprzedawcą książek? To akurat nie ma dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ tutaj najważniejsza jest relacja, ta rozmowa, wymiana poglądów z osobą zainteresowaną książkami, bo jeżeli podchodzi do ciebie ktoś, kto jest zainteresowany zapoznaniem się z daną książką, to nieważne, czy poleca mu się w celu jej wypożyczenia, czy w celu jej sprzedania, to jednak najważniejsza jest ta relacja, to wejście w rozmowę, wymiana poglądów. Więc jeżeli ktoś chciałby ze mną porozmawiać na ten temat, oczekiwałby ode mnie jakieś porady, chciałby mnie wysłuchać, byłby zainteresowany tym, co ja myślę na jakiś temat, to w tym momencie budujemy bardzo ciekawą relację, wymiany poglądów. I w tym momencie, jeżeli ktoś wziąłby książkę, którą mu polecam, to nie jest dla mnie ważne, czy on ją ode mnie wypożyczy, czy on ją ode mnie kupi. Ważne jest to, że nawiązaliśmy te relacje, nawiązaliśmy kontakt, nawiązaliśmy jakieś porozumienie i że udało się porozmawiać rzeczowo o danej książce i że jednak udało mi się polecić coś, co według mnie danej osobie się spodoba. A czy to zostało sprzedane, czy wypożyczone, to nie ma znaczenia. Pytanie 9. Wolisz czytać tylko ulubiony typ literatury, czy wszystko poza ulubionym gatunkiem? Ujmę to w ten sposób. Nie ma takiej książki, której bym nie przeczytał. A jeżeli nie chcę sięgnąć tak z własnej woli po daną pozycję, to myślę, że mógłbym to przeczytać, gdyby ktoś po prostu mnie do tego namówił, żebym wyraził swój pogląd na ten temat. Nie ma książki, nie ma gatunku, po który bym nie sięgnął. Zresztą, jeżeli byście spojrzeli na moją biblioteczkę, no lubimy czytać, to tam są książki przeróżnych gatunków. Przyzna się wam do czegoś. Ja nie mam z tym problemów, że przeczytałem całą sagę Zmierzchu. Nie wstydzę się tego, że czytałem 50 twarzy Greya i to całą serię. Prawie całą, bo ostatnio wyszła najnowsza, czyli nowe oblicze Greya z punktu widzenia Christiana. Tego jeszcze nie czytałem i w sumie nie wiem, czy bym chciał, ale nie wstydzę się tego, że przeczytałem tę serię książek. Nie wstydzę się tego, że w pewnym okresie swojego życia czytałem literaturę typowo kobiecą, ponieważ czytałem powieści autorstwa Loren Weisberger, czyli przede wszystkim chodzi mi tutaj o takie książki jak Diabeł ubiera się u Prady, Portier nosi garnitur od Gabbany, czy W pogoni za Harrym Winstonem. Z czego ta ostatnia bardzo mi się podobała. Ale w tym momencie zrobię małą przerwę i sprzedam wam ciekawostkę, jak można bardzo przeinaczyć tytuł książki.
Chodzi mi o tytuł pod tytułem Portier nosi garnitur od Gabany. To była chyba książka Loren Weisberger, która została wydana niedługo po Diabeł ubiera się u Prady. I ta książka w oryginale nosi tytuł Everyone Worth Knowing. Czyli można to przetłumaczyć na polski jako każdy jest wart poznania. Tylko że wydawca oczywiście chciał bardzo wypromować tę książkę, bardzo chciał ją sprzedać, więc musiał wymyślić jakiś tytuł, który dosłownie na siłę kojarzy się z Diabeł ubiera się u Prady. Więc wykombinowano Portier nosi garnitur od Gabany. A wiecie, co jest tym wszystkim najciekawsze? Że w tej książce nie ma żadnego portiera i żadnej Gabany. Serio. To jest tytuł wymyślony tylko na potrzeby marketingu. Ale wracając do pytania, uważam, że w każdym gatunku książkowym można znaleźć coś dla siebie. Tak samo mam z filmami. W pewnym okresie stwierdziłem, że nie lubię melodramatów i zacząłem na kilogramy oglądać melodramaty. Obejrzałem właśnie taki film jak Zmierzch, obejrzałem taki film jak Spacer w chmurach, obejrzałem taki film jak Dom nad jeziorem. I szczerze to mi się podobało. Zwłaszcza podobał mi się Dom nad jeziorem. Szkoda chyba, że to nie jest nakręcone na podstawie książki, bo to był chyba scenariusz oryginalny. Tam ogólnie chodziło o to, że Keanu Reeves i Sandra Bullock pisali do siebie listy i w ogóle mieszkali w tym samym domu, tylko on tam mieszkał chyba 2 lata później. Czy 2 lata wcześniej? 2 lata wcześniej. I próbowali się też w ten sposób spotkać. Ale już nie będę wam zdradzać zakończenia. Film jest naprawdę fajny, polecam. Także wracając do pytania, nie ma takiego gatunku, nie ma takiej książki, po którą bym nie sięgnął. I ostatnie, 10. pytanie. Wolisz czytać tylko książki fizyczne, czy tylko e-booki? E-booków nigdy nie czytałem i jakoś mnie nie przekonują. Także zdecydowanie książki fizyczne. Ja lubię się rozsiąść, wyprostować nogi, wziąć książkę w garść i po prostu tak czytając to czuć ten zapach farby drukarskiej. Także dla mnie e-book to nie jest do końca książka, aczkolwiek może kiedyś się przekonam, może kiedyś zmienię zdanie na ten temat. A tymczasem to były wszystkie pytania, na które chciałem odpowiedzieć. Także mam nadzieję, że ten materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytaj, są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!